10 lat minęło od pierwszej edycji świeckich targów edukacji i pracy. Warto zauważyć, że impreza z każdym rokiem przyciąga do Świecia coraz większą liczbę wystawców oraz tłumy młodzieży chcącej zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół czy uczelni wyższych. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji, z czego zadowolenia nie kryją organizatorzy targów. W tym roku mamy niecałe 70 wystawców, ale przy naszych możliwościach organizacyjnych i tak bardzo się cieszymy, że tyle szkół, instytucji, pracodawców odpowiedziało na nasze zaproszenie. Dodajmy, że ci wystawcy są z różnych rejonów naszego regionu. Tak, oczywiście. Przyjeżdżają zarówno, oczywiście nasi lokalni ze Świecia, ale również przyjeżdżają z Torunia, z Bydgoszczy, z Grudziądza, z Grubna, z Karolewa. Mamy też szkoły, które przyjeżdżają na przykład z Gdańska, tak jak Uniwersytet Gdański, który co roku zaszczyca nas swoją obecnością. To zróżnicowanie, ta oferta zróżnicowana pokazuje, że targi cieszą się dosyć sporą renomą i wystawcy chętnie tutaj przyjeżdżają, by móc zaprezentować swoją ofertę. Myślę, że wynika to z tego, że mamy tutaj bardzo dobrą organizację. Mamy halę sportowo-widowiskową, na której możemy pomieścić naprawdę bardzo dużo wystawców. W tym roku zmieściliśmy się na płycie głównej, natomiast w zeszłym roku otworzyliśmy dodatkowo salę tak zwaną B, czyli rozgrzewkową, gdzie również mieściliśmy wystawców. Gdyby przyjechało ponad 100, pewnie też byśmy mieli gdzie wystawców rozlokować. Dlatego możemy sobie na takie zróżnicowanie i na taką ilość pozwolić. Warunki logistyczne hali są tak przygotowane, że wystawcy mogą skorzystać i z cateringu, i z jakiegoś poczęstunku. Mają dostęp do prądu stałego, mają dostęp do obsługi, która zapewnia im noszenie ciężkich, przydatnych rzeczy do rozstawienia na stoiska. Jest bardzo dobre nagłośnienie, media są wspaniale zaopatrzone. Także wydaje mi się, że to głównie jest tym punktem, dlaczego tak chętnie tutaj naszą halę i nasze targi wystawcy odwiedzają. A warto też dodać, że te targi są jednym z największych, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Oprócz licznej liczby wystawców, bardzo dużo zwiedzających. Głównie to młodzież z naszego miasta, ale nie tylko. Tak. Nastawiamy się również na powiat świecki, ale również zapraszamy młodzież nawet spoza naszego powiatu. Mamy młodzież z naszego miasta, oczywiście ze wszystkich okolicznych wsi, które bardzo chętnie co roku tu przyjeżdżają. Myślę, że najdalszym miejscem, do jakiego dotarliśmy i skąd przyjeżdżają uczniowie, to jest Zbrachlin, to jest Pruszcz, to jest Lniano, to jest Tuchola. Bardzo chętnie z tych rejonów również przyjeżdżają. Jest to troszeczkę dłuższa droga, ale tak jak powiedziałam, impreza cieszy się taką popularnością, że naprawdę nie mogliby sobie odmówić. 10 lat imprezy za nami, z pewnością będą kolejne edycje. Jaki pomysł na to, by jeszcze wzbogacić ich program? Tak jak powiedziałam dzisiaj podczas prezentacji na samym rozpoczęciu targów, 10 lat, czyli tak wymyśliliśmy z panem Sebastianem, że nasze dziecko, czyli targi, obchodzi dzisiaj 10 lat, tak jak było na torcie. Chcielibyśmy troszeczkę w przyszłym roku rzeczywiście zmienić formułę. Na pewno chcielibyśmy jeszcze bardziej rozreklamować w mediach. Na pewno chcielibyśmy zaprosić klasy siódme. My już eksperymentalnie w tym roku zapraszamy klasy siódme. Natomiast w przyszłym roku dojdą klasy ósme i również o tą część odbiorców chcemy nasze targi oczywiście ofertę poszerzyć. Aczkolwiek myślimy też jeszcze nad innymi zmianami. Chcielibyśmy być może jeszcze coś wykorzystać w hali. Nie będę zdradzała, aby rzeczywiście jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność tej imprezy. Przez 10 edycji organizatorzy starali się sprawić, by targi były jednym z najlepszych tego typu wydarzeń w województwie. W rozmowie z nami Sebastian Klaziński przypomina historię imprezy. W 2008 roku we wrześniu rozpocząłem pracę w 3 gimnazjach w Świeciu i jakby zauważyłem to, że brakuje takiej imprezy, ponieważ rolą doradcy zawodowego też jest wszechstronne informowanie o różnych szkołach. I wpadłem na pomysł, że można w hali widowisko-sportowej, bo mamy dobry obiekt, można zorganizować taką imprezę, gdzie uczniowie by mogli zobaczyć różne szkoły. Z Grudziądza, z Bydgoszczy, z Chełmna, z Grubna i nie muszą jeździć, bo wiadomo, że
No, każdy uczeń nie jest w stanie na przykład w Bydgoszczy czy w Grudziądzu co chwilę jeździć na przykład na drzwi otwarte, tak? Więc tutaj w jednym miejscu jest w stanie po prostu zobaczyć bardzo dużo instytucji rynku pracy, szkół czy wyższych, czy ponadgimnazjalnych. I akurat w listopadzie w 2009 roku spotkałem się z panem Tomaszem Kellerem, czyli tutaj jakby gospodarzem tego obiektu. I pozytywnie pan Tomasz Keller się odniósł do targów. No i jakby tutaj założycielskimi osobami to też była pani Izabela Kurczyk, ale też była pani Anna Buchdziewicz, która była z nami przez dwie edycje. I pierwsza edycja targów była 27 kwietnia 2009 roku. Teraz mamy przyjętą datę mniej więcej w połowie marca każdego roku. Wtedy był kwiecień, ponieważ bardzo późno ruszyliśmy z organizacją i nie byliśmy w stanie po prostu szybko zorganizować tej imprezy i po prostu dlatego była ona pod koniec kwietnia. Co było najtrudniejsze przez te 10 lat, jeśli chodzi o organizację targów? No i chyba patrząc na to przez tych pryzmat tych lat, jak ta impreza się rozrosła, no to chyba udanie, można powiedzieć, że to był taki strzał w dziesiątkę. Jeśli ktoś organizuje imprezy, to sobie zdaje sprawę, że na początku jest bardzo ciężko, że jak rozpoczyna się pierwszą edycję każdej imprezy, to jakby cały czas jest pewna niewiadoma, tak? Czy impreza się dobrze przyjmie, czy wystawcy dopiszą. Ja akurat wychodzę z założenia, że jak się robi pierwszą edycją, jak się robi pierwszą edycję jakiejkolwiek imprezy, to trzeba robić ją bardzo dobrze, żeby później była szansa na drugą edycję. Pierwsza edycja była dosyć ciężka, ponieważ trzeba było zachęcić wystawców z dużych miast do małego miasta, tutaj jakim jest Świecie. I no nie zawsze było to łatwe, ponieważ jeśli wysyłałem zgłoszenia, to się zgłosiło 10 wystawców. Ale troszeczkę podzwoniłem, poprzekonywałem pewnych dyrektorów szkół, że warto tutaj do nas przyjechać. I wtedy jakby była sytuacja, gdzie zachęciłem tych dyrektorów, żeby tu przyjechać i startowaliśmy od 28 wystawców. Mieliśmy rekordowo 77, a średnia to było około 62 wystawców. To jest taka średnia, którą mamy jakby co roku. Natomiast też jest logistyka duża, ponieważ trzeba stoły, krzesła zwieźć, trzeba to wszystko ułożyć, trzeba wszystko zaplanować, więc no to wymaga bardzo dużo pracy, no bardzo mało śpię teraz przez miesiąc, ponieważ no wymagało to bardzo dużo takich spraw organizacyjnych, czy wysyłanie zgłoszeń, czy promocja imprezy. Natomiast tutaj też warto powiedzieć, no, że jako organizatorzy robimy to bezpłatnie, nie mamy żadnego wynagrodzenia, jest to jako forma pracy społecznej, bezpłatnej, wolontariackiej. No i jakby tutaj dlatego też pokazaliśmy, że w małym mieście można fajną imprezę zrobić. W czasie imprezy swoją ofertę prezentują przedstawiciele szkół wyższych z Torunia, Gdańska czy Bydgoszczy. Sprawdziliśmy, jak oceniają świeckie targi. Wyższa Szkoła Gospodarki jest szkołą, która funkcjonuje na rynku od prawie że 30 lat. W tym roku ten jubileusz będzie obchodzić. W przyszłym roku właściwie. My jako szkoła prezentujemy bardzo wiele obszarów studiów, nie tylko w Bydgoszczy, ale i w Toruniu, w Inowrocławiu, w Piłle, w Słupsku, w Malborku, w Ełku. Tych wydziałów jest naprawdę bardzo wiele. Ta północna Polska, można by powiedzieć, że jest opanowana, no to trudno też, żebyśmy nie byli w naszym regionie i tej oferty edukacyjnej nie prezentowali. A tych obszarów studiów jest ponad 80. My się tym posługujemy już od dobrych kilku lat, aniżeli kierunkami. Natomiast oczywiście znajdziemy w Bydgoszczy chociażby te kluczowe, czyli związane z inżynierią, z sportem, rekreacją, w obszarach medycznych, jak i również w tych obszarach bardziej humanistycznych. Także myślę, że każda osoba znajdzie dla siebie coś, co będzie w przyszłości chciała realizować w postaci programu studiów, ale i kariery zawodowej. Czym przekonujecie potencjalnych uczniów, potencjalnych studentów tutaj na tych targach? No atutów jest bardzo wiele, natomiast na pewno bardzo duży nacisk kładziemy na kształcenie praktyczne. Ten model praktyczny w większości obszarów się pojawia.
Są to atuty związane również z takimi podstawowymi elementami prostudenckimi, tak? Jak chociażby sport, klub uczelniany AZS, jeden z najlepszych w województwie, a drugi najlepszy w Polsce, jeśli chodzi o uczelnie niepubliczne. Tematy związane z właśnie karierą, stażami, z wyjazdami zagranicznymi i nawet i takimi egzotycznymi. Zachęcamy multinarodowością. Na naszej uczelni studiuje obecnie bardzo wielu obcokrajowców, co pozwala, że tak powiem, studentom z Polski poznawać też te obce kultury i w pewnym sensie nawiązywać te kontakty z tymi właśnie studentami. Mamy dzisiaj 10. edycję Targów Edukacji i Pracy w Świeciu. Jak z perspektywy wystawcy jest ocena organizatorów i tych osób, które tutaj na te targi przybywają? O co pytają? Ocena jest raczej pozytywna, natomiast dzisiejsze czasy niestety należałoby troszeczkę weryfikować pod kątem właśnie tych młodzieży gimnazjalnej i młodzieży, która wybiera się na studia. Oni się na tyle mieszają, że rzeczywiście jedynym jakby ewentualnym zarzutem, który miałbym tutaj do prowadzenia tego typu imprezy, jest jednak to, żeby w jakiś sposób ich odróżniać, naklejki im przyklejać, czerwone i niebieskie. Byśmy my jako osoby, które kierujemy ofertę do techników, liceów, jednak wiedzieli, z kim rozmawiać i o czym rozmawiać. A tak, oczywiście każda osoba, potencjalny student jest bardzo ważny i staramy się go zachęcić do dalszej edukacji. Od kilku już lat swoją ofertę podczas targów przedstawiają również firmy z naszego miasta. Czy targi to dobre miejsce do szukania potencjalnych praktykantów oraz pracowników? My jako pracodawca poszukujemy uczniów, którzy chcieliby odbyć u nas praktykę zawodową. W takich zawodach jak ślusarz i operator obrabiarek skrawających. Tak naprawdę te targi też pomagają nam zdobyć tych uczniów. Mamy już doświadczenie, ponieważ od 2 lat bierzemy w nich udział. Jaka jest Wasza oferta? Czym zachęcacie właśnie potencjalnych uczniów, by, tak jak Pani powiedziała, przyszli do Waszej firmy na praktyki? Po odbyciu 3-letniej praktyki dla wszystkich tych uczniów najlepszych jest kurs na spawacza gratis, a tak naprawdę teraz uprawnienia spawacza to już dają tak naprawdę szerokie możliwości zdobycia bardzo fajnej pracy. Także tym próbujemy zachęcać uczniów. Jak Wy jako pracodawcy oceniacie organizację tych targów i czy tak jak dla Was takie targi mają sens? Moim zdaniem organizatorzy są bardzo przyjaźni, otwarci, zawsze pomogą tutaj załatwić. Jeżeli chodzi o oznaczenie, też bardzo łatwo odnaleźć swoje stanowisko i tak naprawdę mamy same pozytywne doświadczenia, jeżeli chodzi o te 3 lata, a teraz już trzeci raz jesteśmy na targach współpracy.